Zapraszam do kolejnego rozważania. Tym razem przypowieść o Siewcy i przypowieści o Królestwie Bożym. Witam bardzo serdecznie w kolejnej kolumnie Słowa. Czytamy Ewangelię Marka. Tym razem kończymy cykl przypowieści Jezusowych z czwartego rozdziału. To, to końcówka, dwie ostatnie przypowieści. Posłuchajmy ich i potem postarajmy się troszeczkę zinterpretować ten tekst. Mówił dalej o królestwie. Z królestwem bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy. Nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże? Lub w jaki sposób lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsieje w ziemię, jest najmniejszym ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdą się w jego cieniu. Wielu też przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno znaś, objaśniał wszystko. Swoim uczniom. Bardzo wiele elementów o królestwie można wyczytać z tych przypowieści. Ważne jest, żeby z jednej strony przypowieści odczytywać w pewnym kluczu opowiadania, Próby przedstawienia Królestwa Bożego, ale żeby też mieć świadomość, że każda z nich jest nieco inna. I tutaj wydaje się, że mamy dwie przypowieści związane z taką rolniczą tematyką gorczycą, ziarkiem gorczycy i z ziarnem wsianym w ziemię. Ważne jest, żebyśmy nie utożsamiali akurat w, tym, w tej przypowieści Jezusa z siewcą. Bardzo często Interpretujemy czy u, e, utożsamiamy Jezusa z tym, który sieje słowo. Tutaj ewidentnie widać, że jest to zupełnie inna narracja. Myślę, że takim pierwszym e, elementem tejże przypowieści czy, czy, czy tego tekstu e, jest e, świadomość wytrwałości. E, ta, ta pierwsza przypowieść, zresztą ta druga też, ale ta pierwsza, pokazuje bardzo konkretny proces. Wsianie ziarna, wzrost tego ziarna we dnie i w nocy, potem kłos, potem ziarno w kłosie, potem w końcu żniwa, pokazuje pewien długotrwały proces. I myślę, że, 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 że ten tekst nawiązuje w pierwszym rzędzie do wezwania i pytania o wytrwałość. Bo bo czasami tak jest, że, że, że gospodyni wstawi ciasto do piekarnika, i dzieciaki stoją i patrzą, czy rośnie. E, wsadzimy kwiat i patrzą dzieci, czy, czy, czy urośnie. E, a, a dorosły ma świadomość, że trzeba pewną rzecz zostawić i ona musi mieć swój czas, żeby dojrzeć. Nie nagniemy pewnych rzeczy duchowych. My musimy przejść pewne zmagania. Pewne trudności, oczyszczenia duchowe, próby wiary, nie da się pewnych rzeczy przyspieszyć. Myślę, że to jest pierwsze, pierwsze wezwanie tej Ewangelii, żebyśmy mając świadomość pewnego procesu nie wyprzedzali go, tylko dali sobie czas na to, żeby Bóg nas prowadził w tym procesie. Trudności, przeciwności duchowych, tego, że. Na modlitwie doświadczamy jakiejś osłości, i tego, że na modlitwie doświadczamy radości. Tego, że, że widzimy to może Prowadzenie i że go nie widzimy. Wytrwałość, dać sobie czas w tym, co jest obecnym etapem. Drugim takim wymiarem tej pierwszej części jest nawiązanie do opatrzności Bożej. Ten, który wsiał to ziarno. On sam nawet nie wie, kiedy ono wzrasta, w jaki sposób. Nie potrafi odczytać całego procesu biologicznego, chemicznego, przyrodniczego, który się dokonuje w tym wzroście ziarna. Widzi to, ale nie wszystko pojmuje, nie wszystko rozumie. To, to, to podkreślenie samo z siebie, ono daje plon. Myślę, że to jest takie zaproszenie dla nas do wiary w Bożą Opatrzność. Że, że my też wszystkiego nie zrozumiemy wszystkich wydarzeń, doświadczeń nie do końca zrozumiemy samych siebie, ale nie jest najistotniejsze to, żebyśmy absolutnie wszystko pojęli naszym rozumem, naszą głową, naszym myśleniem, naszym sercem ale żebyśmy w tym procesie szli w odpowiednim kierunku i pozwolili Bogu nas prowadzić i towarzyszyć nam. W tym, co jest trudne i w tym, co jest piękne. To drugi wymiar tej, tej przypowieści. Trzecim elementem jest nawiązanie do owego ziarnka gorczycy, największego, największego warzywa, największego krzaku. Podobno ta gorczyca w, w Palestynie w czasach Jezusa była w stanie wyrosnąć do 2,5, nawet 3 metrów, ale ciekawa jest analogia. Z tymi ptakami, które przylatują i mogą się tam gnieździć. I właściwie nie znalazłem żadnej e, wiążącej e, odpowiedzi. W jednych interpretacjach te ptaki, które przylatują i się gnieżdżą na tym e, drzewie, e, nawiązują do pogan, którzy wchodzą do kościoła, którzy znajdują swoje e, miejsce w kościele. W innych miejscach znalazłem, czy w innych komentarzach znalazłem odniesienie, na przykład do księgi Ezechiela albo do czwartego rozdziału księgi Daniela, gdzie jest mowa o wizji Nabuchodonozora, który widzi przepiękne, przecudne drzewo symbolizujące jego królestwo, na którym gnieżdżą się między innymi ptaki, pod którym odpoczywają dzikie zwierzęta. I sytuacji, w której dochodzi do pewnego kryzysu, dramatu, zniszczenia tego drzewa, ucieczki tych ptaków, ucieczki tych zwierząt i tego, że powstanie inne, nowe królestwo z nowym drzewem. I jakoby to nawiązanie właśnie do tego opowiadania z księgi Daniela świadczyłoby, że kościół, że wspólnota kościoła jest taką. Przestrzenią, w której czy, czy, czy to Królestwo Boże, e, to, 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 to jest przestrzenią, w której każdy znajdzie dla siebie miejsce, każdy znajdzie dla siebie przyczółek. I może to jest e, jakby właściwa interpretacja, żebyśmy, mając świadomość tego, że jesteśmy ptakami, jesteśmy w, w drodze. Tak jak nie wiem, bociany przylatują, odlatują, inne ptaki też e, przylatują na pewien czas. My też na tej ziemi jesteśmy na pewien czas, e, ale Bóg nas prowadzi e, i że w Jego królestwie znajdziemy wieczne miejsce dla siebie, dla e, swojego serca i tam znajdziemy doświadczenie pokoju. E, I ostatnią rzeczą, e, która jakby spina te przypowieści, bo to jest jakby wszystkie przypowieści o siewcy, e, właśnie ten o ziarnie wsianym, o gorczycy, inne przypowieści Jezusowe kończą się tym, e, jakby stwierdzeniem. Jezus e, osobno tłumaczy czy, czy, czy tłumaczy wszystkim e, te, te, te opowieści mówiące o Królestwie Bożym, ale swoim uczniom osobno jeszcze je pogłębia, e, jakby pokazuje inny sens, daje dodatkową naukę. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony decyzja człowieka, który chce pójść za, za Jezusem, a z drugiej strony wyboru Boga, jakby te, te dwie decyzje się spotykają ze sobą. I teraz jest pytanie w każdym z nas, na ile ja chcę się otworzyć na głębsze zrozumienie przykazań, na głębsze zrozumienie przypowieści, na głębsze zrozumienie tego, co Chrystus chce mi powiedzieć. Jak blisko przynależy do tej wspólnoty? Czy co jakiś czas się pojawię w kościele? Czy co niedzielę chodzę do kościoła? Czy modlę się regularnie, czy szukam czegoś więcej, jakiejś literatury, książek, biografii świętych, lektury Pisma Świętego. Zachęcam, żeby stanąć przy słowie, czytać te przypowieści i starać się interpretować przez to, to, to co ja powiedziałem, ale też przez to, co to słowo mówi do serca każdego z nas.